No to rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego popołudnia wnet, a już teraz zapowiadany gość jest nim Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Już teraz słyszymy się dobrze. To jest także upadek rządu w Afganistanie przez wielu komentatorów, przez wielu geopolityków. Uważany jest jako taka, można powiedzieć, duża porażka Zachodu, ale nie przez wszystkich. Natomiast w taki naturalny sposób jest ono propagandowo używane i wykorzystywane przez Chiny, ale poza propagandą mamy też taki wymiar czysto pragmatyczny i biznesowy. Więc może zacznijmy od tego, gdzie Chiny mogą najbardziej skorzystać, jeżeli chodzi o obecną sytuację w Afganistanie. No co prawda spotykamy się w takiej rozmowie medialnej, ale absolutnie tutaj kwestia propagandy jest sprawą drugorzędną, bo ona idzie daleko, daleko za tymi wszystkimi planami infrastrukturalnymi, które już pojawiają się na horyzoncie i tak naprawdę kwestie gdzieś tam wizerunkowe czy medialne tutaj nie odgrywają istotnej roli. Dlaczego? Dlatego, że Afganistan właściwie wpada w ręce Chinom, które doczekały się tego momentu strategicznej inicjatywy i właściwie nic nie zrobiły, a ten Afganistan sam wpada im w ręce. To po pierwsze. Po drugie, nie tylko Afganistan, ale i cały region, bo pamiętajmy o tym, że Amerykanie podjęli decyzję o wycofaniu się z Afganistanu, ale de facto z całego regionu. Nie ma ich w Iranie z wiadomych powodów, nie ma ich w Azji Centralnej, gdzie bardzo mocna jest Rosja. Pakistan stał się właściwie krajem korytarzem podporządkowanym Chinom, w sensie takim gospodarczym, ekonomicznym, infrastrukturalnym. Teraz mamy wycofanie się z Afganistanu. Cały region tworzy teraz próżnię, którą mogą wypełnić Chińczycy i prawdopodobnie to zrobią, jeśli uda utrzymać się stabilność w tym regionie. I Chińczycy tutaj pokładają duże nadzieje w Talibanach, w Talibach, przepraszam. Doszło już do takich spotkań w lipcu, zanim właściwie stało się to wszystko, co obserwowaliśmy na lotnisku w Kabulu. Już wtedy delegacja talibów była na zaproszenie Chińczyków w Tiendzinie, gdzie Chiny wyraziły poparcie dla odbudowy i rekonstrukcji w ogóle Afganistanu. Czyli jeżeli mówią o odbudowie i rekonstrukcji, to znaczy, że będą tam budować na potęgę. Ale warunek jest jeden. Warunek jest ukrócenie działalności grup nazywanych w Chinach terrorystycznymi, czyli islamistyczny ruch wyzwolenia wschodniego Turkestanu, który operował także na terenie Afganistanu i który potencjalnie mógłby zaprowadzić destabilizację w Xinjiangu na zachodnich rubieżach Chin. I to jest tutaj kwestia ryzykowna, ale jeżeli talibowie utrzymają jakby stabilność, oni zgodzili się na te warunki, stwierdzili, że ukrócenie działalności tego ruchu nie jest ceną, którą zapłacą za dobre relacje z Chinami, więc jeśli tak się stanie, no to wtedy dopiero Chiny odniosą ogromny sukces i wtedy dopiero ruszy propaganda i ta nawet właściwie nie będzie musiała ruszać, bo stanie się to oczywiste, że Afganistan, który wcześniej był centrum nowego, wtedy jedwabnego szlaku, stanie się nim ponownie, dlatego że ruszy budowa infrastruktury, udrożnione zostaną korytarze między Pakistanem, Afganistanem, także Iranem i całą Azją Centralną i będzie to region świata, w którym będzie budować się infrastruktury, w którym będzie kwit handel i w którym zapanuje stabilność, którą zaprowadzą talibowie. No jeśli talibowie tą stabilność utrzymają. I wtedy dopiero możemy spodziewać się propagandy, ale nawet nie wiem, czy ona będzie potrzebna, bo to się po prostu, to będzie bardzo kontrastować z tymi ostatnimi 20 latami próby budowy demokracji w Afganistanie, które, jak wiemy, już dzisiaj możemy powiedzieć, nie zakończyły się sukcesem. A to ja jeszcze tylko dodam, że taki raport, co prawda to już jest raport sprzed ponad 3 lat, ale szacunkowy dotyczący bogactwa minerałów, jeżeli chodzi o Afganistan, to ponad 3 biliony dolarów. Tutaj to są także paliwa kopalniane w to wliczane. I teraz tylko pytanie w takim razie, no bo to się wydaje idealna sytuacja dla Afganistanu, któremu być może Chiny pomogą w tym rozwoju gospodarczym, ale jak zawsze, prócz samych plusów, pewnie idą też jakieś zagrożenia w tym kierunku, gdzie Chiny mogą właśnie takich niebezpieczeństw szukać. No i właśnie gdzie te możliwe zagrożenia są ukryte, jeżeli chodzi o te wielkie inwestycje w Afganistanie.
To znaczy, to ten scenariusz, który tutaj nakreśliłem, jakby w odpowiedzi na pani pierwsze pytanie, jest scenariuszem bardzo optymistycznym i najbardziej optymistycznym, bo jest też scenariusz pesymistyczny, czyli taki, że jednak talibom nie uda się doprowadzić do uspokojenia sytuacji. Afganistan jest wciąż niespokojny. Mieliśmy dzisiaj wybuch w okolicach tego lotniska w Kabulu, gdzie wciąż trwa ewakuacja. Ta ewakuacja polska już się skończyła, amerykańska będzie trwała do końca miesiąca i ani dzień dłużej, ale są wybuchy. W lipcu były też zamachy, w ramach których zginęli obywatele HRL. Teraz do podobnych zamachów doszło w Pakistanie. W związku z tym wcale nie wiadomo, czy talibom uda się utrzymać stabilność w tym kraju, w czym nadzieje wielkie pokładają Chińczycy, no bo chcą tam budować i chcą podłączyć Afganistan do nowego jedwabnego szlaku. Gdyby się nie udało tej stabilności zachować, a nie mamy tej gwarancji dzisiaj, no to wtedy będą tam nadal hasać różne grupy terrorystyczne, czy to po Afganistanie, czy także będą przenikać do Azji Centralnej i to także będą przenikać do Chin, do Xinjiangu. No pewnie Chińczycy sobie z tym poradzą, bo tam jest ostry reżim w tym Xinjiangu i wszelkie takie próby... To może jeszcze dodamy, przepraszam, że wejdę, panie redaktorze, w zdanie, ale może jeszcze dodamy, że to jest to miejsce w Chinach, które zamieszkuje już chyba, nie wiem, około 10 milionów Ujgurów, czyli z których większość to właśnie muzułmanie, bo to chyba warto dodać, żeby to było klarowniejsze dla słuchaczy. Tak jest. I tutaj właśnie to jest ten niebezpieczny scenariusz dla Chin, że różnego rodzaju grupy, no takie wywrotowe powiedzmy, będą przenikać do Xinjiangu, gdzie mieszkają Ujgurzy, którzy są muzułmanami. No i będzie to prowadzić do destabilizacji Xinjiangu. No i to ten scenariusz byłby tutaj najbardziej dla Chin niekorzystny i kluczem jest to, czy talibom uda się do uspokoić sytuację i doprowadzić do stabilizacji. Oni pokazali w ostatnich tygodniach, że wiele się nauczyli. Są doskonałymi dyplomatami. Bardzo zręcznie rozgrywali sprawę przejęcia władzy. Można powiedzieć, że to jest ich wielki wizerunkowy sukces. Przygotowywali to od wielu miesięcy i także odbyli serię spotkań z władzami chińskimi, więc no czekamy na to, co wydarzy się dalej, który z tych scenariuszy się ostatecznie spełni, czy ten najbardziej optymistyczny dla Chin w tym sensie, że Afganistan stanie się częścią na powrót, częścią jedwabnego szlaku, a wraz z Afganistanem cały region, no taki scenariusz byłby koszmarem dla świata zachodu, który tyle zainwestował w ostatnich 20 latach w demokrację w Afganistanie, ale niewykluczone, że dojdzie tam do destabilizacji, będą kontynuować działalność różnego rodzaju grupy terrorystyczne i to oznacza destabilizację w zachodnich Chinach. Także jest to ogromny problem dla Rosji i być może także problem wielkiej migracji, więc to też uderzy w Unię Europejską i w Europę i w Polskę. No więc zobaczymy, który z tych scenariuszy się ostatecznie zmaterializuje. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był kierownik studiów biznes chińskiej na Akademii Leona Koźmińskiego, Radosław Pyfel. Dziękuję. Kłaniam się. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.